Witam Państwa serdecznie na moim kanale. Z tej strony Krzysztof Wojczal, a moim i Państwa gościem dr Marek Zawadka, dyrektor Muzeum Historycznego w Lubinie. Nie w Lubinie, tylko w Lubinie, także blisko Zielonej Góry. Historyk również w specjalności historia gospodarki i specjalista od transportu wodnego i gospodarki wodnej. Tak więc już się pewnie Państwo domyślacie, w jakim zakresie będziemy dyskutować, chyba jest temat też na czasie ostatnio. Dziękuję panu serdecznie za przyjęcie zaproszenia i ruszamy chyba z tematem dość kontrowersyjnym w ostatnim czasie. Dzień dobry, Marek Zawadka. Oprócz tego technik żeglugi śródlądowej, czyli marynarz z zawodu, nie pływam. To jest moja pasja, także jeżeli ktoś by chciał wyciągać wnioski, że jestem związany z jakimś armatorem, z jakąś stocznią, to są to wnioski bezzasadne. Tak jest i warto też dodać, że pisał pan w temacie też książki, jak widziałem, także jest jakiś dorobek i to nawet niemały i w sumie nie wiem, czy ktoś jeszcze pisał tego rodzaju książki, no ale to już jakby zostawmy. Niewątpliwie... No i zarówno magisterka, jak i doktorat odrył, że tak powiem, na study i przez pewien czas w Zakładzie Badań Odrzańskich Instytutu Śląskiego w Opolu, a teraz także, tak powiem, hobbystycznie. Mieszkam 4 km od Odry, to akurat na przykład chyba jutro pobiegnę zobaczyć, jak wygląda zorza nad Odrą. No ja też do Odry daleko nie mam, jak ma być zorza, to może ja się wybiorę, może i u mnie będzie. Ale już tak przechodząc już do meritum, jest taki duży spór, mam wrażenie, u osób, które bardziej śledzą, ale też mniej śledzą temat i nie doceniają tego tematu, jeśli chodzi o drogi wodne, bo tym będziemy się zajmować, ale i nie tylko, bo myślę, że to w zasadzie będzie wynikało też z szerszego pojęcia, jakim jest gospodarka w ogóle wodna, ale jakby powstały dwa obozy w tym środowisku, które coś tam wie na ten temat, czyli pierwszy obóz jest taki, żeby inwestować, budować tutaj, rozbudowywać i niemalże stawiać autostrady wodne w Polsce. No i drugi obóz, który twierdzi, że w zasadzie u nas tego się już w tej chwili na to jest za późno, nie da się tego zrobić, w sensie nie opłaca się tego robić, nie warto i jednocześnie lepiej jest naturalizować polskie rzeki i nie wykorzystywać ich w transporcie wodnym. I teraz moje pytanie brzmi, dlaczego obie strony nie mają racji? Może w ten sposób, bo ja przyznam szczerze, że ja już 3 dni temu byłem totalnym laikiem w temacie, zupełnym, a teraz jestem laikiem, który myśli, że coś tam wie. I teraz chciałbym skonfrontować swoją wiedzę i swoje przemyślenia właśnie z opinią eksperta. Znaczy, powiem panu tak, że to jest sytuacja taka dosyć skomplikowana, bo pewnie obie strony mają rację, natomiast obie strony nie chcą wyjść do nowej dyskusji. Jedna strona, czyli strona żeglugowa, opiera się na projektach przedwojennych byśmy powiedzieli, albo niemieckich, jeżeli chodzi o Odrę, albo po części Kwiatkowskiego, jeżeli chodzi o postrzeganie tamtej części Polski, czyli do Rzecza Wisły. Tkwimy w pewnych mitach, w pewnych niedopowiedzeniach. Powiedział pan, że pisałem kilka książek. To były kilka książek, kilka artykułów i muszę panu powiedzieć, że no szczerze mówiąc z ubolewaniem przyjmuję to, że nie ma za dużej literatury, jeżeli chodzi o polskie drogi wodne, nie ma danych statystycznych, nie jest pokazane to, inaczej, jest pokazane tylko chciejstwo, zarówno w przypadku dorzecza Wisły, jak i w przypadku dorzecza Odry, nie ma racjonalnej rozmowy, co mogło być, co by się dało zrobić. Natomiast ten drugi obóz tych kijanek, torfowisk wszędzie, które promują ludzie mieszkających w zamkniętych osiedlach betonowych we Wrocławiu, w Warszawie, w większości nie znających, gdzie leży Odra, a ci, którzy są z takiego sznytu twitterowego Odra River, nie pamiętam, żeby wrzucili coś sami z siebie, że zdjęcia nad Odrą, jak jadą rowerem, jak siedzą w lasach pod Lubiążem, czy są w tej osłabionej Czernicy, to mamy tak, do czynienia z jedną grupą, która wypowiada się na wszystkie tematy,
który mechanizm jest prosty. Za chwileczkę o tym mechanizmie propagandy bohemy ekologicznej, jak ja to sobie na swój sposób używam, czy nazywam ten mechanizm, mogę przedstawić. Natomiast druga strona, no to w większości jest kilka osób, które twierdzą, że żegluga śródlądowa ma rację bytu i się zgadzam, a podtrzymuje to kilka osób, które pływa na zachodzie i w niektórych przypadkach im się wydaje, w niektórych przypadkach mają rację, że można pewną kalkę przenieść do nas. No właśnie, bo o tej kalce też warto powiedzieć, bo wielu zwolenników budowy takich dobrych, czy tych autostrad wodnych, nazwijmy to w ten sposób, umownie na razie, bo za chwilę przejdziemy do szczegółów, ale wydaje mi się, że trzeba wprowadzać ten temat dosyć ogólnikowo na początek, żeby widzowie zrozumieli, ale a propos tych kalek, no ja sobie sprawdziłem statystyki i rzeczywiście w Holandii na przykład, jeśli chodzi o drogi wodne, to one obsługują aż ponad 40% całego transportu, jeśli chodzi o tonaż w kraju, więc jest to potężna statystyka. Niemcy mają około 12% z tego, co sprawdzałem, także też nie jest to dużo, no a w Polsce mamy dumne 0,1%, jeśli chodzi nie, o... Mamy 0,07 czy 6, to już... Pan, no to, ja już tak zaokrąglałem w górę. To się tak dynamicznie zmienia, nie? Natomiast my, jeżeli chcemy w ogóle rozmawiać o żegludze śródlądowej, to muszę powiedzieć jedną rzecz, że to trzeba było w ogóle wszystko przewartościować. Powinna być dyskusja o gospodarce wodnej. O właśnie. Bo ja powiem tej rzecz kompletnie niepopularną i możecie Państwo sobie po mnie jechać, w sensie wieszać za poglądy, bo jeżeli powódź jest rzeczą naturalną, i która jest powódź, zazwyczaj są rozwojowe. Dobrze, przyszła powódź, straciliśmy trochę majątku, niektórzy niestety stracili życie, no ciężka sprawa. Natomiast po powodzi mamy działania takie rozwojowe, mamy działania, które powodują rozwój, które powodują modernizację. No przykładem po 97 roku, jak wygląda zabudowa we Wrocławiu i renowacja Wrocławia. Przykładem tego, to co zrobili Holendrzy po roku 1953, czyli cały plan Delta, zabezpieczenie powodziowe i unowocześnienie Holandii na szerokim okresie, na szerokim obszarze. Natomiast susza zabija powoli. I to my możemy przenieść na takie niestety dramatyczne porównanie. Ginie człowiek w wypadku, dramat. Umiera człowiek w ciężkich dolegliwościach przez 10 lat, dramat dla rodziny. Natomiast pierwsze jest strasznie efektowne, czyli tak jak powódź, natomiast to drugie jest dramatyczne, niezauważalne, osłabiające całe społeczeństwo. I my bawimy się w jakieś takie dysputy, żegluga śródlądowa, Odra, Wisła, nie bawimy się w gospodarkę wodną, my oczywiście twierdzimy, że będziemy robili małą retencję, zatapianie jakichś tam działek, mamy przechwycone 7% wody, państwo ościenne 14-20% wody. Ja w 79 roku, wiem, że to daleko, rozpocząłem edukację w technikum żeglugi śródlądowej i wtedy nam mówiono, że mamy retencję na poziomie Egiptu i mija 45 lat, jak zacząłem to szkołę. I dalej tak jest, tak? I nie ma tutaj żadnych mocy sprawczych i to, co dotyczy Odry, żeglugi śródlądowej i gospodarki wodnej, mocy sprawczej politycznych. Bo to tylko politycy są w stanie wygenerować moc sprawczą. I tutaj może to, co zawsze mówię, że jak chcę powiedzieć o jednej postaci politycznej, to zaraz jak panda umiera, to muszę powiedzieć, że jedynym czymś, co zajęliśmy się szeroko Odrą, gospodarką wodną, to były czasy Gomułki, czasy jego pierwszych rządów, pierwszego okresu rządów między 57, a właściwie 63 rokiem, gdzie wyszło wiele projektów, wiele zaczątków tych projektów i one były realizowane właściwie do tej pory. Ten osławione Malczyce i osławiona Ścinawa i Lubiąż na Odrze, to są też projekty poniemieckie, tak, ale które jeszcze były zapisane właśnie w projektach gomułkowskich. Nie jesteśmy w stanie wygenerować nic, jeżeli chodzi o myśl rozwojową w gospodarce wodnej, myśl rozwojową w transporcie, czego przykładem na przykład jest brak rozmowy o CPK, brak rozmowy o innych projektach infrastrukturalnych czy projektach gospodarczych. Ja twierdzę, że w dzisiejszych czasach Zagłębie Miedziowe by nie powstało, ponieważ na to nie pozwoliłoby ani społeczeństwo, ani ograniczeni kadencyjnością urzędnicy i politycy.
Tak, to jest, powiem szczerze, że akurat w tym zakresie trochę się chyba zmienia na dobre, na lepsze w społeczeństwie polskim. Tak mi się wydaje, a chyba, że ja też żyję w jakiejś pewnej bańce, ale widzę, że w tej bańce jest świadomość potrzeby inwestycji w państwie, zwłaszcza tych infrastrukturalnych, do których przecież drogi wodne by należały, ale to rzeczywiście pan jakby poruszył ten temat od głowy, czy nie wiem, czy od serca, czy od tego, od czego powinniśmy wychodzić, jak rozumiem, czyli od tej gospodarki wodnej. I czy tezą taką prawidłową jest, że my musimy stworzyć sobie tą strategię gospodarki wodnej, realizować tę strategię, a przy okazji, albo nawet czasami w niektórych przypadkach może wynikową tej strategii, powinno być budowanie dróg wodnych. I teraz pytanie brzmi, ile my chcemy ewentualnie dopłacić do tych dróg wodnych, do tej inwestycji, którą i tak trzeba przeprowadzić, bo powodzie, bo susze, bo nie posiadamy właśnie, tak jak pan już mówił, wody takie, która jest zatrzymywana, grunty nam się wysuszają, nawet jeśli chodzi o rolnictwo, jest to szkodliwe przecież w długiej perspektywie. Także to trzeba zrobić, tą gospodarkę wodną trzeba zrobić. Teraz tylko pytanie jest, jak to później, ile trzeba dopłacić, żeby mieć powiedzmy jakiś efekt w postaci transportu wodnego. Dobrze to rozumiem? Generalnie na tym powinniśmy zakończyć rozmowę, że powinniśmy rozpocząć nowy program od gospodarki wodnej. Ja tu nie czuję się aż takim fachowcem. Natomiast dopłacić, wie pan, generalnie to nie jest tak, że są takie działania, które, gdzie nie powinniśmy rozmawiać o pieniądzach. Czyli na przykład gospodarka wodna. No tak. A teraz drogi wodne. Drogi wodne, no to chyba zdecyduje z 28 roku, był to taki ciekawy autor z Wrocławia, Freymark, który pisał wiele rzeczy odrzańskich, ale on zawsze traktował tą Odrę holistycznie, byśmy teraz powiedzieli, czyli i rolnictwo, i gospodarka komunalna, i zabezpieczenie powodziowe. To nie jest tak, że oni, Niemcy też mieli takiego fioła tylko i wyłącznie, żeby orać tą Odrę w tą i z powrotem. Ile by to kosztowało? No jeżeli buduje pan stopień wodny, jeżeli pan buduje, inaczej, jeżeli chcemy spiętrzać tą wodę, no jeżeli bobry są ok na małych ciekach, to dlaczego działalność ludzka jest nie ok na dużych ciekach, tak? Zwłaszcza, że na przykład na Odrze nie mamy żadnego zbiornika, który przechwyciłby zrzut wody z Czech, gdzie mamy tej wody dosyć dużo czasami, lub zrzut wody z Nysy Kłodzkiej, gdzie tej wody też jest trochę. W nurcie głównym Odry nie mamy żadnego zbiornika. I teraz jest tak, jeżeli budujemy taki zbiornik, to umówmy się, że to już są śladowe ilości środków, żeby zbudować tam albo śluzę, albo taką windę pochylnie, jak jest Winderfinow na przykład. Tak? Dla barek wszystko. Dla barek. I zwłaszcza, że te barki i tak będą nam potrzebne dla obsługi technicznej tej zapory, bo zawsze, czy to w Mieckowie, czy tam akurat mieliśmy piasek, ale czy to też na zbiornikach na Nysie, musi być jakaś motorówka, musi być jakieś dwa pudełka, musi być jakiś dźwig na tym, żeby podpłynąć od strony wody, coś tam pogłębić, coś dostać się. I uważam, że dyskusja u nas kompletnie źle idzie na ten podział żegluga śródlądowa, bo wszyscy nagle dostają jakieś piany. I czy to, z jednej strony ekolodzy, a z drugiej strony umówmy się, żegluga śródlądowa jest konkurencją dla transportu samochodowego i kolejowego. I ja tutaj stawiam wszystko, że kolej i transport samochodowy będzie zwalczał żeglugę śródlądową, bo wszędzie on zwalcza. Zresztą w Anglii kanały już przestały mieć rację bytu, jak powstała kolej, zanim przyszły samochody. To linie kolejowe wykupiły kanały i usługi kanałowe i je zlikwidowały. Tak? Teraz powstają z powrotem jako atrakcje turystyczne. A przypomnijmy, że Wielka Brytania słynęła z tych swoich kanałów w tym swoim przemysłowym okresie. Przecież do dziś są seriale, ja bardzo polecam, bardzo lubię ten serial Peaky Blinders, gdzie rzeczywiście te kanały, tak było pokazane, jaką one gospodarczą funkcję pełniły wówczas. Te całe trasy między Birminghamem, Manchesterem a Liverpoolem, tak. To ja akurat wróciłem z urlopu, ja akurat tam się, że tak powiem, przebywałem przez kilka dni. XVIII wiek, teraz to działa jako świetna baza turystyczna, a my co? My sobie zrobiliśmy mit z Odry, gdzieś w mailu do mnie, w informacji do mnie o rozmowie, pan powiedział o kanale Odra-Dunaj. Ja sobie myślę, oho, no to nie porozmawiamy. Bo to jest po prostu w ogóle jakaś straszna sprawa. Brak u nas jest dyskusji
że jednak jak się jedzie przez S5, a przecież pan jeździ, no to spotkanie tirów, no to nie jest takie wcale proste, a gdy pan jedzie na A2, to pan nie może jechać, bo są tiry. Gdyby pan chciał jechać A4, to w ogóle jest to problemem. A4 to jest dramat. Że generalnie my nie jeździmy A4, na przykład tutaj od Lublina do Wrocławia, bo wolimy tymi naszymi wolnymi dróżkami, lub wolimy wyskoczyć na S5, bo naprawdę jazda od Legnicy poprzez Kostomłoty i Kąty, inaczej, jest to loteryjna sytuacja, tak jak raport żeglugi śródlądowej z 1953 roku, że żegluga śródlądowa na Odrze ma charakter sezonowy wynikający z pół roku oraz losowy wynikający z tego, jak wyglądają stany wód. To ja już bym przeszedł w tej chwili już, bo taki ogólny obraz mi się wydaje, że zarysowaliśmy, ale do takich właśnie konkretów, bo już pan wspominał Dunaj-Odra-Łaba połączenie i myślę, że to jest dobry moment, żeby do tego przejść tematu. Ja się przygotowując i nie tylko do tego odcinka zresztą, bo też chciałbym na temat napisać w swojej książce, ale no, nie będąc specjalistą, tak chciałbym to uchwycić właśnie i porównać wnioski. Ja przeczytałem sobie strategię rozwoju śródlądowych dróg wodnych z 2015 roku, która była pisana na 2016-2020 z perspektywą do 2030. Oczywiście ta strategia nie została w ogóle zrealizowana. Do tej strategii została wydana ekspertyza. To była strategia pisana przez poprzedni rząd. Ona miała w tej ekspertyzie do tej strategii było napisane, że no przewiduje się koszty mniej więcej 90 miliardów złotych, czyli to mniej więcej na 15 lat to jest 6 miliardów złotych rocznie, co nie jest kwotą małą. I to było, jak rozumiem, ja do końca nie zrozumiałem tego, nie uchwyciłem, czy to było na całą gospodarkę wodną, czy tylko i wyłącznie na inwestycje związane z drogami wodnymi. Tutaj zaraz chciałbym, żeby się pan do tego odniósł. Ale moje wnioski są z tego takie, że w tej ekspertyzie było napisane, że zyski byłyby takie, że 25 milionów ton tonażu rocznie towarów byłyby przewożone tą Odrą, bo to między innymi Odra, czyli E30, E70, połączenie Odry z Wisłą oraz ten odcinek Wisła-Bug, czyli E40 droga, czy fragment drogi E40 tej międzynarodowej. I 25 milionów ton rocznie, to jest, sobie sprawdziłem w stosunku do zeszłego roku, dane z Ministerstwa Transportu, z tego co pamiętam, to jest około 1%, czyli zrobilibyśmy inwestycje na 90 miliardów złotych w ciągu tam 15 lat, żeby podnieść sobie transport wodny do 1% udziału w ogóle w rynku transportowym. No i moje od razu pierwsze pytanie jest takie, no jeśli patrząc tylko na stronę biznesową, żeby to się spięło, bo wiadomo, że jak Kwiatkowski budował port w Gdyni, to mu się, może to i nie spinało, a Gdynia nam służy do dzisiaj, jest to lat później, ale no, patrząc tylko i wyłącznie na ten aspekt, no to ten 1% na Odrze, to było tylko w stosunku do Odry, rzeczywiście, czyli tej Wisły nie brano pod uwagę, bo nie zrobiono w ogóle kalkulacji, nie wiadomo dlaczego, te kalkulacje generalnie były dość właśnie takie niepełne, nawet z perspektywy mnie jako laika zobaczyłem, że to się nie spina, no i moje pytanie jest, czy ten plan, czy ta strategia w ogóle właśnie nie była za ambitna i biznesowo wydaje mi się, że tak ambitnie ją założono, bo tam przecież, o tym też trzeba powiedzieć, klasa 5A, jeśli chodzi o drogi wodne, była na wszystkie rzeki założona, czyli tak naprawdę budujemy autostradę, gdzie do tego trzeba zupełnie innych śluz, przebudowę istniejącej infrastruktury, podnoszenie mostów, z tego co kojarzę, zaraz pewnie będzie pan prostował, ale z tego co ja jakby tutaj zdążyłem sobie wyczytać, teraz robimy taką olbrzymią infrastrukturę i ona chyba by miała opłacalność tylko i wyłącznie właśnie wtedy, kiedy byśmy połączyli tą Odrę z Dunajem i zrobili ten Dunaj-Odra-Łaba, czyli byśmy patrzyli bardzo mocno na stronę czeską. No i czy to wszystko miało ręce i nogi? Taki bardzo ambitny plan, który zakładałby również właśnie zrobienie przekopu w zasadzie, stworzenie też drogi przez stronę czeską, po to, żeby połączyć ten Dunaj z Odrą. Kilka wątków tu pan poruszył. To przede wszystkim czytanie ekspertyz. Powiem panu tak. No, moje życie już jest trochę trwa i jednak też bym chciał trochę pożyć.
I nie mam naprawdę ani czasu, ani ochoty na czytanie tych ekspertyz, które mogą się, jak to widzę w ekspertyzie kanał od Radunaj, te wyliczenia 25 milionów, gdy w czasie PRL-u czy w czasie Niemiec one były na poziomie 5 do 10 milionów, gdy 25 milionów sobie przeliczymy na bareczki 1200, to nawet 1500, gdy przeliczymy sobie, ile ma być śluz, to powiem panu, że naprawdę ja bym chciał kiedyś zarobić te pieniądze, które ci ludzie biorą za pisanie takich ekspertyz. Być może też bym poprosił o to, co oni wciągają w tym czasie, bo powiem panu, po whisky nie ma takiego efektu. Naprawdę jest to bardzo, te wszystkie ekspertyzy, te wszystkie krajowe programy żeglugowe, to jest zbytni wklej z poprzednich. Oczywiście nikt się nie popartyguje na Odrę. Ostatni rejestr studyjny Odrą to chyba był w roku 57 przez posłów. Nie wszyscy wiedzą, gdzie w ogóle jest Odra i jak to się je. To jest po pierwsze. Po drugie, te 25 milionów też mówiliśmy, że to w ogóle jakiś kosmos jest. Trzecie, ja zawsze zastanawiałem się, że jeżeli ten pomysł Odra, Dunaj żyje tam kilkaset lat, to dlaczego właściwie to my o nim mówimy, no i trochę częściej mówią. Ale ten basen tureński nie jest zainteresowany tak bardzo tym, żeby naciskać, bo gdyby był zainteresowany, to umówmy się RWPG, by jakiś tam przynajmniej poza planem wstępnym, czy tam może dobrze technicznym, że tak powiem, bo w archiwach polskich jest sporo tego materiału, sporo jest posiedzeń komisji dunajskich, ale też bym chciał diety brać za to. To powiem panu, że z chęcią, bym popodróżował. To jest jakaś urzędnicza rzecz. No, to jest idea, która została zapięta w dwóch książkach czeskich, bo w Polsce są tylko materiały z 1973 roku z konferencji. No i myślę, że na tym możemy skończyć. Ale czy Czesi... Ale zaraz. I teraz wracamy do klasy tej 5B. Powiem panu, że... czy 5A. Ja powiem panu, że ja z tymi klasami nie znoszę się posługiwać. W związku z tym, że na przykład ostatnio płynąłem sobie statecznie pasażerskim Ścinawa, z Nowej Soli do Ścinawy i na przykład było tam M20 tranzytowa, tak? Najniższa, czyli tranzytowa. A jak mamy w piątej 2,80, jak my zrobimy te 2,80 na całym odcinku? No dobra, i to teraz jest, mamy, toczymy wolkę o Ścinawę i o Lubiąż, lub tam nie toczymy, bo 5 lat poprzedni rząd robił projekt, nie zrobił, wrzucił ustawę w październiku, licząc, że oj, rzucimy gorącego kartofelka, no i teraz to środowisko bohemii ekologicznej oraz betoniki intelektualne z Ministerstwa Klimatu będą to wywalały, no będą wywalały, no bo też tak to zostało zrobione, zamiast budować, ale te dwie śluzy są stopniami ratunkowymi z uwagi na erozję, jaka tutaj występuje i nikt nie ma pomysłu, jak to zrobić poza budową tych dwóch stopni. I te wszystkie takie rzeczy, tam dokarmianie Odry, zrzucenie rumowiska, kompletnie bez sensu, są to takie jakieś działania tych panów ze środowisk ekologicznych. Natomiast, żeby dalej była ona żeglowna, to trzeba zrobić od 8 do 24 śluz stopni. To ja nie wiem, jak to wygląda, to może koledzy kapitanowie by powiedzieli, jakby się pływało w 48 śluzach. Jeszcze mamy do tego kanał Odra Dunaj ileś tam. Wydaje mi się, że w ogóle kompletnie brak jest analizy tego, co... Dobra, no to czy Szczecin jest takim najważniejszym portem? Czy Świnoujście nie jest poddane manipulacjom? Dlaczego cały czas ładujemy pieniądze i ładunki w Gdynia-Gdańsk? Dlaczego wymagamy od tego, żeby Odra była żeglowna, a jednocześnie nie przerzucamy pewnych rzeczy do Szczecina i Świnoujścia? Dlaczego nie rozmawiamy o tym, jaka jest przepływ towarów? Według mnie wschód-zachód. Dlaczego? I teraz poruszył pan połączenie Wisła-Odra i Wisła do Bogu. Ja nie spotkałem się z nowoczesnym pojęciem kanału lateralnego, bo umówmy się, po warcie się pływać nie da za bardzo, a po Noteci sam stanę i będę bronił Noteci przed zabudową żeglugową, bo to może być tylko tak jak w Anglii, rzeka turystyczna i tam się nic nie da zrobić. Później, dlaczego mnie nie doprowadzimy kanału do Wisły i Wisłą do Bugu i teraz będziemy wybierali, czy to ma być Białoruś, czy to ma być Ukraina. Ja rozumiem, sytuacja jest wojenna, sytuacja jest nieprzyjemna, natomiast umówmy się, to my tak patrzymy, a Europa Zachodnia, jak flaga pójdzie na marsz, że kończymy wojnę, to puszczą takie potoki ładunków na wschód, zarówno do Ukrainy, jak i do Białorusi, jak i do Rosji,
jak i wykorzystując któryś tam wersję 58 szlaku jedwabnego, czyli przez Chiny, tak? I ja się zastanawiam, dlaczego w ogóle u nas nie ma dyskusji, nie ma projektowania, nawet na papierze, nie ma fermentu o tym, hej, po co robić dwie nitki jeszcze do A2, dwie, żeby były cztery, tak? Albo żeby były trzy. Jak to zrobić tą A2? Przecież nie da rady się ominąć, trzeba ominąć i Poznań jeszcze raz inaczej, i Warszawę ominąć, tak? I jakoś wpiąć się obok Łodzi, to może zróbmy autostradę, tak pan mówił, kategorii ten, przedłużenie Mittellandu. I wie pan, generalnie jakbyśmy my mieli ten plan, gdyby okazało się, że potrafimy to zrobić, umówmy się, Niemcy by to wpięli do swojego systemu dróg wodnych. I potem tak, mamy ten kanał śródlądowy, czyli lateralny, czyli równoległy do Warty. Mówimy o kanale między Odrą a Wisłą, tak. Między Odrą, Wisłą a Bugiem, żeby było jasne już. Mhm. To wówczas do niego doprowadzamy bardzo ładnie, łatwo od góry od Szczecina i od góry od Gdańska, to jest jedna rzecz, a później patrzymy, czy od wejścia od Warty warto ratować Eisenhüttenstadt, czy Niemcy chcą ratować Eisenhüttenstadt, czy my im łaskawie w tym pomożemy, to jest, mamy tutaj już do ujścia. A teraz jest pytanie, no dobra, Niemcy blokują nam rozwój Odry, a co my zrobiliśmy po 1945 roku między Rędzinem, czyli zbudowaliśmy brzeg dolny i Malczyce, dlaczego my nie zbudowaliśmy 7-8 śluz i powiedzieliśmy, hej, Niemcy, ale tu mamy dobrą drogę wodną, no weźcie się tutaj, przyłączcie do roboty, bo co? No i okazuje się, że z naszej strony te drogi wodne nie mają kompletnie zainteresowania społecznego, kompletnie zainteresowania politycznego. To, co pan mówił jeszcze w tej całej wypowiedzi na temat kosztów, niekosztów, no to tak nie działa. Bo pan wyciąga pan żeglugę śródlądową z gospodarki wodnej. A rozmawialiśmy wcześniej. Mnie żegluga śródlądowa interesuje jako odprysk gospodarki wodnej, bo widzę, co się dzieje z Kaczabą, z Baryczą, z tymi rzeczkami, na które codziennie, dwa razy w tygodniu przekraczam, czy na spacerach, czy samochodem, i widzę, jakie są różnice wody, widzę, jak się nie magazynuje tych wód, tak? Bo jeżeli idziemy w kierunku renaturyzacji, no to zapraszam bardzo, proszę Bóg, te 20 śluz, 20 stopni zlikwidować. Tylko co powiem tam ludziom, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo powodziowe. To jest, uważam, że kompletnie od złej strony jest dyskusja, że żegluga śródlądowa, nie, gospodarka wodna, o tym nie ma dyskusji. Niech ona będzie w małych retencji, w średniej retencji, ale musi być też w dużej retencji. W tym roku Baryż. Wyjaśnijmy, że retencja wód, czy tam, czy też magazynowanie. Rzeko, magazynowanie. To chodzi tak, chodzi o magazynowanie, czy też jak ja rozumiem to jako laik, nawet w czasie, kiedy mamy duże opady, no to wtedy możemy sobie spuścić tą wodę ze zbiorników retencyjnych, a kiedy mamy suszę, to wtedy czerpiemy z tych magazynów, tak? Albo kiedy jest nadmiar wody, to po prostu spuszczamy w dół, prawda? Jednocześnie, gdybyśmy mieli te zbiorniki na Odrze, to gdybyśmy na przykład mieli taki zbiornik poniżej ujścia Kaczawy, ujścia Baryczy, ujścia tych kilku dopływów, to możemy manipulować poziomami odpływu wód do rzeka, czyli nie ściągamy tej wody. W związku z tym, że szlak wody, że Odra jest rzeką skanalizowaną, rzeką, która jest silnie przekształcona i skrócona o 130 km, mamy silny uciąg wody. Kiedyś były na Odrze tak zwane główki, jak się stanie na każdym... Jeśli ja mogę na chwilę, żeby to też wyjaśnić, bo ja wiem, o czym pan mówi, ja nie wiem, czy słuchacze będą wiedzieć. Też chodzi generalnie o to, że Odra była przebudowana przez Niemców, wyprostowana, że tak powiem, i przez to nurt jest dosyć szybki, i woda bardzo szybko uchodzi do Bałtyku, przez co tracimy bardzo duże zasoby wodne, które mogłyby być też wykorzystywane w rolnictwie, między innymi, prawda? Tak, ale wie pan, tutaj na tym zdjęciu, ja wiem, że to tak nie za bardzo widać, tutaj mamy widać takie białe, nie jestem w stanie to przybliżyć, bo to jest innego komputera, białe... Ja wrzucę grafiki na cały ekran. Dobra, w razie czego mogę podesłać trochę zdjęć jeszcze też, dobra? I mamy zalądowienie przestrzeni międzygłówkowych powodujących silną erozję i odpływ szybszy wody. W związku z tym przy niższych stanach wody, jeszcze tej pogłębiającej się erozji, czyli obniżenie dna, mamy wysysanie rzeki, wód z dorzecza, czyli z dorzecza Kaczawy, z dorzecza
baryczy z Bobru już nie, bo tam akurat jest to silnie przekształcone, ale kilkanaście rzeczy byśmy doliczyli. No i nie mamy dyskusji na to, dobra, nic nie robimy na Odrze. No nie robimy. Ale dlaczego nic nie robimy na baryczy? Dlaczego nie robimy gdzieś, gdzie możemy tą wodę zmagazynować? No jak pan powiedział, dla potrzeb rolnictwa, może dla potrzeb turystyki. Oczywiście, że mieszkańcy okolicznych miejscowości będą bardzo zadowoleni, bo fala komarów i tych innych dopadnie. Dobra, ale jakieś koszty muszą być. No i wówczas, gdy już zrobimy to do rzeczy, to możemy zająć się Odrą. I wówczas jest tak, czy zamiast tych 24 stopni, może nam wystarczą 4 stopnie, może nam wystarczy 6 stopni, może to niekoniecznie musi być 5A, ale może być trzecia klasa, gdzie ta tranzytowa będzie dwumetrowa, gdzie będziemy mogli nie 3 rzędy kontenerów wieść, tylko 2 rzędy kontenerów wieść, gdzie w tym czasie zdążymy poszerzyć wrota śluz z 9,60, które są w większości teraz, szerokości śluzy, a do 12 metrów, do 12,5, bo tam w zależności, nie pamiętam już teraz, która ta cyfra jest obowiązująca. No i co? No ale my dyskutujemy tak, przyjdzie jakiś ktoś, czyli tutaj teraz ta dyskusja, rozmowa nasza jest po nieszczęsnych słowach pani wiceministry Urszuli Zielińskiej, która popisała się kompletną niewiedzą na temat żeglugi lądowej, dróg wodnej, gospodarki wodnej. W ogóle jakaś dramatyczna to jest wypowiedź. Ona spowodowała oburzenie społeczne. W związku z tym chcecie państwo, żeby powiedzieć, co z tą żeglugą śródlądową? Nie, to nie jest takie proste, że ta żegluga śródlądowa w naszym przypadku jest taka prosta, ponieważ to musimy przełamać ileś tam lat nic nie robienia. Nawet dziesiątek lat w zasadzie bym powiedział. Bym powiedział, że nawet setek. Tak w przypadku na przykład między Odrą a Wisłą, to połączenie jest z XVIII wieku, tak właściwie. Przecież jak można prowadzić teraz drogę wodną przez Bydgoszcz? Zapomnijmy. To, co się zdarzyło na Wiśle, to jest wszystko przed I wojną światową. Poza Górną Wisłą, która została zrobiona w dwóch etapach i nie do końca to jest szczęśliwe, aczkolwiek bardzo uzasadnione tam z przyczyn gospodarczych wcześniej i z przyczyn ratunkowych dla Krakowa, prawda? Natomiast no, nie ma takiego czegoś, że może byśmy porozmawiali o gospodarce wodnej i przy okazji, słuchajcie, zróbmy kanały. No, kanały by korzystały z wody nadmiaru wód Lotecz. Tak, to ci Warty, Wisły i tak dalej, i tak dalej. Bo kanały też mogą, jak rozumiem, pełnić rolę tych zbiorników retencyjnych, czyli po prostu gromadzić. Ależ oczywiście, bo przy takim systemie kanałowym trzeba byłoby zrobić małe zbiorniki do zasilania wody, bo jak mamy komorę, która śluzuje, potrzeba nadmiar wody. Jest infrastruktura podwójnego zastosowania. Jest potrzebna i teraz jest tak. Ja nie rozumiem tych ekologów, bo wie pan, w Paryżu miał być, co to miał być, triatlon, miał być sykwanie. I ja sobie myślę tak, to musiał ktoś tam dobrze sprawdzać ten stan wody, że oni się zdecydowali jednak na triatlon w sekwanie i sobie myślę, no pełna zazdrość, że mogą tej sekwanie popływać. Jest komunikat, że nie będzie żadnego triatlonu w sekwanie. Ale dlaczego? 2 dni teraz, jak było otwarcie i dzień później, lał deszcz. I ten deszcz spłukał, nawet nie powinien czystości, cały syf do sekwanu. W związku z tym to zanieczyszczenie jest dramatyczne. I teraz jest mówienie o betonowaniu Odry jest dla mnie idiotyzmem, ponieważ my powinniśmy mówić o betonowaniu miast. Bo teraz wyjdźmy sobie przed centrum handlowe, wyjdźmy sobie pod jakikolwiek market i patrzmy na ile jest dachu, ile jest dla samochodów miejsca. Tak? Jeżeli w Niemczech w pewnym okresie betonowano, asfaltowano 90 km kwadratowych państwa, no to u nas dzieje się to samo. I tu ekolodzy nie protestują, że przyjeżdżają stare samochody po myjniach, potem deszcz pada, cały ten syfik spływa do burzówki. Kiedy idzie do oczyszczalni, to idzie, kiedy nie idzie, to nie idzie. To w zależności od możliwości. No i potem wpada do rzeki. My jesteśmy zdziwieni, że ta rzeka jest zanieczyszczona. No ale rzeka była zanieczyszczona przez człowieka. Sama z siebie się nie oczyszcza. Jeżeli mamy w powietrzu nieprzyjemnie, jeżeli mamy na lądzie nieprzyjemnie, to ta rzeka będzie nieprzyjemna. I teraz pod pozorem walki z zanieczyszczeniem Odry, my będziemy uwalali tą Odrę na wszelkie sposoby, jednocześnie będziemy działali na rzecz lobby antyżeglugowego. No właśnie, ja jeszcze bym poruszył tutaj też dwa wątki takie szczegółowe, techniczne. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, więc nie wiem, czy ja to dobrze zrozumiałem wcześniej czytając, więc tutaj też skorzystam z tego, że mam okazję rozmawiać z ekspertem, bo mówił pan o tej trzeciej klasie
jeśli chodzi o żeglowność Odry, żeby zrobić może to na trzecią klasę, może nie na 5A, czyli w zasadzie to mamy taką, powiedzmy, drogę krajową porównawczo, tak, do autostrady, nazwijmy to w ten sposób. I różnica jest taka, że tak jak pan mówi o tej rozbudowie śluz do 12,5 metra, bo to jest ta jakby klasa, to jest bardzo ważne dla barek, tak? Czyli gdybyśmy chcieli mieć połączenie na przykład z Dunajem, odnosząc się do tej wielkiej strategii, która była w 2015 roku, no to w zasadzie rzeczywiście po Dunaju, jak rozumiem, pływają te większe barki w standardzie europejskim, czyli to jest ten standard właśnie 12 metrów w szerokości, one mają też około 2,5 metra zanurzenia, no i w związku z tym te śluzy muszą być odpowiedniej szerokości, a my mamy śluzy szerokości tam 9,5 metra, tak, i możemy przyjmować tylko te, tak, możemy przyjmować te tylko mniejsze barki. No i teraz pytanie jest, bo też o tym czytałem, nie wiem, czy to jest prawda, że problem jest też w tym, że my tych mniejszych barek nie ma na rynku, w sensie producentów nie, za bardzo nie ma, jeśli chodzi o te mniejsze barki. Te mniejsze barki generalnie są mniej efektywne, jeśli chodzi o przewożenie towarów, bo to zresztą pan o tym powiedział. No i teraz jest pytanie, czy nam... Czy jakby ograniczanie się do tej trzeciej klasy żeglowności, czy to w ogóle na Odrze cokolwiek by nam zmieniło, no bo i tak pewnie jakby przemysł czy biznes, generalnie transport, chyba by się nie przerzucił na te mniejsze barki, prawda? No bo one jednak mają tam 700 ton ładowności, a te duże 3000 mniej więcej, tak? Powiem panu, że tutaj akurat już kompletnie pływamy w jakichś oparach absurdu. Ja na razie tylko powiedziałem, że jesteśmy w stanie, tak, oczywiście, jeżeli byłyby pieniądze, to możemy zrobić do 5, tylko że ja nie widzę tu możliwości w sensie ilości wody, żeby przez cały rok była to piątka, tak? Okay. Jeszcze poziom wód tutaj wchodzi. Tak, bo to jednak 2,80 głębokości. Tak. Fakt, że teraz jak płynąłem tą ścinawą, to było miejsce, gdzie były 4, gdzie było 2,5. Pewnie, że musi być bagrowanie, nawet jeżeli na przykład nie rozumiem, dlaczego Wody Polskie, czyli regionalne zarządy gospodarki wodnej, nie bagrują tych rzeczy, które są koło Ścinawy, koło Lubiąża, jak to mówią łodziarze, marynarze, że tam jest dąb. Ja się uważam, że ten wyciągnięcie tego dębu i sprzedaż tego materiału drzewnego pozwoliłoby nawet zarobić tym firmom, bo to jest droga sprawa. Natomiast wie pan, jak ja tu przyjechałem w 76 roku, to była ekipa 10 ludzi, którzy jeździli rowerkami, klepali tą Odrę, tu kostkę, tu znaki. Teraz nikogo nie znam. Nigdzie w żadnej miejscowości nie ma kogoś takiego. Nawet nie ma chyba takiej kultury, jeśli chodzi o myślenie o żegludze śródlądowej. No właśnie, zastanawiam jeszcze coś właśnie. Dzisiaj wieczorem rozmawiałem z kolegą na temat innej rzeczy związanych. Odra też się tu przyda. Nie ma w ogóle, Odra nie jest związana, ludzie nie są związani z rzeką, tak? Że w ogóle nie ma Franka, Janka, Józka, gdzie pojechał? No pojechało tam naprawiać Ostrogę. Ci ludzie wyjeżdżali, rano się spotykali raz w tygodniu, dostawali dyspozycję, brali rowerki i jechali po kilku. A jeżeli było coś poważnego, no to holownik, czy tam statek Stelmach z Chobieni wypływał i wiózł ich na robotę. Ostatnio coś widziałem właśnie chyba z Nowego Miasteczka, nie, z Bytomia Odrzańskiego, gdzieś nad Odrą panowie coś robili. Oczywiście, że duże firmy robią przegląd główek, za każdym razem jest to oprotestowane przez stronę polską za pieniądze niemieckie, bo niestety Odra Liber ma tam źródła, czyli ten profil twitterowy jest w takiej międzynarodówce polsko-czesko-niemiecko-polskiej z koordynacją niemiecką. A wracając do wcześniejszej myśli, czy jest nad Odrą życie proodrzańskie, to zadałem sobie trud. A ile jest nad Odrą klubów wieślarskich pod kątem olimpiady? A ile jest nad Odrą klubów kajakowych? Klubów kajakowych mogę pomylić się o jeden, ale chyba są trzy. Czyli jest coś we Wrocławiu, jest coś w Opolu i jest w Nowej Soli. U nas nie ma. W Cigacicach. W Nowej Soli. W Cigacicach nie ma na pewno. Nie ma, tak. W Nowej Soli jest. Ile zawodów jest na kajakowych na Odrze, zgłoszonych według kalendarza Polskiego Związku Kajakowego? 2+1. Dwa kajakowe, czyli w Opolu i Nowej Soli oraz jeden w Raciborzu, tam mają spływ na Beleczyn, no i przekaz jakieś zawody kajakowe. A ile jest zawodów wieślarskich na Odrze? Żadnego. I ile jest klubów? Jeden we Wrocławiu. Czy teraz tak jakby chciałbym połączyć te wątki właśnie rozbudowy tej Odry, bo czy nie jest trochę tak, że może dobrym pomysłem byłoby właśnie rozwój do tej trzeciej klasy po to, żeby uruchomić, chociaż spróbować, zobaczyć, jak to będzie działać,
ten lokalny transport, czy w ogóle te zakorzenienie w ogóle mieszkańców, jeśli chodzi o wykorzystywanie Odry na jakiekolwiek, czy rzeki na jakiekolwiek czynności, czy to będzie turystyka, czy to będą właśnie jakieś sporty i tak dalej, i tak dalej. I jednocześnie założyć sobie taki plan długofalowy, nie na już wydajemy 90 miliardów, tylko faktycznie taki długi plan, gdzie te stopnie wodne, one te, które potrzebują remontów, no to już je modernizować na tą faktycznie, jak pan powiedział, na tą klasę powiedzmy 5A, czyli już z rozbudowanymi śluzami i tak dalej, i tak dalej. I powoli to sobie budować i najpierw zacząć chociaż od tego trzeciego. I jak zobaczy, jak może strona czeska by zobaczyła, że my coś w tym kierunku idziemy, bo na razie to wiadomo, że nic, jak nic nie inwestujemy, to nie ma z kim rozmawiać tak naprawdę, jeśli chodzi o zagranicę. Ani z Niemcami, ani z Czechami. I wtedy dopiero może gdzieś ten pomysł na rozbudowę tej infrastruktury na Odrze z czasem może by się urodził. Powiem panu tak, że wygląda na to, że strona czeska próbuje romansować z Niemcami, jak zwykle, mając ławę, budując tam stopień, budując tam port. Oczywiście też się zderza z ekologami, jest tam jakiś problem na linii granicznej. Co ciekawe, Niemcy nie są zainteresowani zbytnio udrożnieniem tej ławy. Co ciekawe, podobnej wodę niż jak Odrę. Tutaj w tym odcinku od Magdeburga jest troszeczkę kanałów, troszeczkę takich obejść. To jest na pewno jedna sprawa, że gdybyśmy wzmacniali Szczecin, wzmacniali Świnoujście, no to tak do tej pory oburzony będzie Hamburg. Bo musimy wziąć pod uwagę, czy chcemy, czy nie chcemy. Świnoujście ma być niby ten terminal kontenerowy, także tutaj... Obojętnie, co byśmy chcieli, czy nie chcieli, Szczecin, no a dzisiaj Szczecin, Świnoujście, jest przeciwwagą dla Hamburga, tak. Zawsze był, bo zawsze Szczecin był portem Berlina, który sobie Berlin stwierdził, że zachowania Hamburga w sensie cen, w sensie obsługi ładunków są dziwne, więc będziemy mieli takiego bacika małego w postaci portu Szczecin. Nie podoba mi się to, puścimy to przez Szczecin, nie? Gdybyśmy umieli grać w politykę, no ale nie umiemy, to byśmy mówili, to zrobimy w Szczecinie tam, zrobimy w Szczecinie i wówczas ta strona niemiecka może i by inaczej do nas podchodziła. Przynajmniej władze Brandenburga. Ale jeżeli my zostawiamy w ogóle, nie mamy pomysłów i zostawiamy pole takie łatwe do zajęcia, no to tak jest, jak jest. A przypomnijmy też, że przecież Szczecin, Świnoujście, jeśli się nie mylę, był głównym portem czeskim. No fakt, że wtedy był jeszcze układ warszawski, oni do Hamburga nie mieli dostępu, ale czy przypadkiem tutaj nie można też pomyśleć w tym kontekście, że rzeczywiście gdzieś moglibyśmy, bo przecież Czesi mają swój port właśnie w swojej nabrzeże w Hamburgu. Także i o ile dobrze pamiętam, umowa im się kończy w 28 roku, jeśli chodzi o obsługę tych port, tego nabrzeża. Także może właśnie, a w 28 roku, teraz sobie przypominam w ogóle, bo tego do rozmowy nie przygotowywałem, ale to przy okazji pisania innego tekstu, że w 28 roku my chcemy właśnie uruchomić ten terminal LNG, znaczy nie LNG, tylko kontenerowy w Świnoujściu, także jakbyśmy się sprężyli, to może by się coś udało utargować, jeśli chodzi o wykorzystanie tych portów dla strony czeskiej. Już nawet nie w kontekście, ta droga wodna mogłaby być dodatkowa, prawda? Jakby dodatkowym rozwojem, gdyby nam się teraz udało zahaczyć i stwierdzić, słuchajcie Czesi, S3 jeździcie teraz tirami do Szczecina, Świnoujścia, gdyby to się rozwinęło, no to wówczas biznesowo nawet by się nam bardziej spięło rozbudowanie Odry, no bo wtedy dodajemy dodatkową drogę wodną, ale już wiemy, że Czesi będą z niej korzystać, bo korzystają ze Szczecina i Świnoujścia. No dobrze, no w tym panu rozmowaniu jest bardzo fajna rzecz, tylko jedna rzecz. Niech pani powie, dlaczego my doprowadziliśmy S3 do Lubawki, a Czesi nie wiedzą jeszcze, kiedy doprowadzą. Czyli tak wcale nie są zachwyceni tym transportem. No właśnie. Do nas to także ten mit taki, że Czesi zrobią, jak my doprowadzimy. Po drugie, to my już szliśmy sobie kiedyś w stopę, obrywając sobie górną część ponad stopą czegoś, robiąc suchy zbiornik Raciborzu zamiast mokrego. Bo gdybyśmy zrobili mokry zbiornik Racibórz, czyli normalny powodziowy, moglibyśmy puścić przez Racibórz drogę wodną połączoną kanałem i mamy już, jesteśmy w Ostrawie. Fakt, że w Ostrawie pamięć o przemyśle ciężkim powoli odchodzi w niebyt, czyli my nie przepracowaliśmy tego, co się wydarzyło przez ostatnie 30 lat, jeżeli chodzi o Górny Śląsk i o Ostrawę. Ja pamiętam sam, jak bywałem barką na praktykach,
no to wywoziliśmy rudę żelaza, ale zamrożoną na metr 40, żeby było jasne, do Koźla i stamtąd była wywożona do Ostrawy, była wywożona koleją. Fajne takie kulki były. Dobrze się strzelało w pracy. I powiem panu, że przez ten czas jednak nie udało zrobić się tego 50-kilometrowego odcinka za komuny, gdzie tej rudy żelaza, ta Ostrawa potrzebowała dużej ilości. Były chyba dwa rejsy do Rafako, do Raciborza, też zresztą fajna fabryka, też mogła być. Nie, no nic nie zrobiliśmy, to się kłaniają te 60, 70, 80 i potem myśli, tak? No a jak już znów w 93 roku na Bicentrum na zlecenie Ministerstwa Gospodarki chyba i Żeglugi zrobiło projekt, no powiem panu, naprawdę. Szacun. Amazonka sama się zwinęła, że po prostu taki konkurent jest, nie? Nasza megalomania, nasze brak realności jest po prostu zabójczy. A teraz wracając jeszcze do tej żeglugi czeskiej, no to polecam dwa artykuły, są w necie. Profesora Ryszarda Techmana o współpracy o Czechach na Odrze. Zresztą napisał też świetną książkę o gospodarce morskiej Pomorza Zachodniego, a Związek Radziecki, tu nie pamiętam. Do 1956 roku i Czesi mieli na Odrze w okresie przedwojennym na mocy traktatu wersalskiego swoją flotę, pływali do Koźla. Po 1945 roku do 1956 lub 1957 bodajże mieli, to się nazywało w ogóle tak pięknie, czesko-polska linia odrzańska bodajże, CESPLO, mieli swój nabrzeże eksterytorialne w Szczecinie, poszli do Hamburga. W czasach komuny poszli do RFN-u, biznes. I tu, a że my Szczecin traktowaliśmy tak, że konferencja z 1946 roku o specjalizacji portów oraz to, że Kwiatkowski, tenże budowniczy gmin Gdyni, tenże Kwiatkowski, który potem był bardzo ważną postacią w rządach komunistycznych, tak? Jednak cały czas jego duch wrzucania Gdańska, Gdyni, minimalizacji Szczecina. Też rozumiem, Szczecin do 17 września 1947 roku był eksterytorialnym sowieckim portem dla grabieży i demontaży ziem zachodnich oraz Niemiec, a do 1955 posiadał dwa najważniejsze baseny, gdzie do 1993 roku, czy drugiego już teraz nie będę strzelał, stacjonowała flota sowiecka w Świnoujściu. No tak, a jeszcze nie mieliśmy też żadnej jakby regulacji, jeśli chodzi o zagwarantowanie naszych granic przez stronę niemiecką i to nawet przez NRD. Także to jakby wszystko trzeba było. A patrząc jeszcze na Odrę, to wszystko, to jest, że powiem panu to tak, trudno, ja jako historyk się z tym nie zgadzam, inaczej, nie mogę tego powiedzieć normalnie, bo nie widziałem dokumentu, ale są takie rozmowy byłego dyrektora żeglugi na Odrze, który gdzieś był w sanatorium z ministrem Rapackim i potem wynika to z analizy map bombardowań jądrowych Polski na wypadek ewentualnego ataku NATO, czy wojny NATO, Układ Warszawski, to Odra miała być znakomicie spacyfikowana, żeby uniemożliwić transport wschód-zachód i była też uważana jako druga rubież obrony, w związku z tym nie uważano za rozsądne inwestować w nią. I profesor Kaliński w swoich książkach Autostradach podobne rzeczy pisał o drodze S3, wcześniej to miała być A3, ona przecież miała iść przez te tereny Zielona Góra, Gorzów. No ale jak pan dobrze wie, to szła przez tereny poligonowe, bo od Nowej Soli do praktycznie Pyrzyc mamy do czynienia z terenami poligonowo-lotniczo-wojskowymi, prawda? Tak. A z Odrą jest jeszcze gorzej, bo Odra to Krosno, jednostka i poligon, potem mamy granice przyjaźni, co prawda, ale... Myślę, że to jest jakby też jakby słuszna uwaga, że jeszcze jest kwestia, znaczy najważniejsza jest chyba kwestia w tych drogach wodnych, już jakby ograniczając się tylko do tego tematu, a nie tego szerokiego gospodarki wodą. Natomiast ta kwestia polityczna jest chyba decydująca i faktycznie nie ma gwarancji takich, że Czesi cokolwiek po swojej stronie zrobią albo będą chcieli zrobić. To z jednej strony, chociaż z drugiej strony no, od tego właśnie są chyba politycy, żeby podpisywać jakieś umowy, które wiążą obie strony na przyszłość. Ale chciałbym przejść jeszcze do tego, o czym pan mówił wcześniej, to znaczy tego kanału wschód-zachód i połączenia, bo z tego co sprawdzałem, to Niemcy jeszcze po swojej stronie, to ich połączenie do Odry
On jest chyba między Łabą a Odrą, prawda? To chyba jest trzecia klasa zaledwie, z tego co kojarzę, a nie, że jakby to nie jest, bo to jest dalszy ciąg A70, prawda? Znaczy powiem panu nie, tak, nie mają też rozbudowanej infrastruktury za bardzo. Są dwa połączenia Odra-Havela przez podnośnie Winnie-Delfinow oraz Odra-Szprewa tutaj przez Eisenhüttenstadt. I może one nie są najszczęśliwsze, nie są duże, co nie znaczy, że jeżeli byłaby wola polityczna, to one nie zostałyby zrobione. Tak, że Niemcom ostatnio też nie idzie poza lotniskiem Brandenburg, to im też nie szła budowa tej podnośni Winnie-Delfinow, bo ona była skończona kilka lat po terminie. Natomiast zawsze jest jakiś tam problem zagrożenia tego nie, że tak powiem, niemieckiego, w tym czasie, że oni nie potrzebują Odry, bo mogą sobie zrobić transport bokiem. W latach 90. był taki... A czy oni nam mogą zablokować w ogóle nasze inwestycje na tej tak, Odrze? A sami mogą korzystać, a ba, mogą nam wykończyć jeszcze Szczecin i po części Świnoujście, bo mogą sobie zrobić przekop do Ikerminde i przekop sobie na swojej wyspie. I mogą nas ugotować. Oczywiście oni tego nie zrobią, bo jakby nie zrobić, to już by zrobili, bo wspomniany Hamburg na to nie pozwoli. A poza tym analizowałem ostatnio przepływy towarów do wszystkich portów morskich i wszystkie zanotowały wpadkę na poziomie od 3 do 10% minus. Europa po prostu staje się kontynentem turystycznym, niewydolnym gospodarczo, starzejącym się, nie potrzebującym niczego, nie produkującym wiele, za to przyjmującym trochę skin, bo w zestawieniach bodajże chyba na 10 portów jest Rotterdam, jak mówimy o kontenerowych, jest Rotterdam i to wszystko, reszta jest chińska chyba jeszcze. Pańskim zdaniem taka długofalowa tendencja, to jest ciekawy wątek, długofalowa tendencja, jeśli chodzi o przeładunki towarowe w Europie, to te porty w Europie, ich przeładunki będą maleć, tak? Ja myślę, nie, powiem panu, że to za wcześnie jest, bo jednak mamy tutaj 3 lata takie na analizy, 3-4 takie skrzywione. Najpierw pandemia, no tak, a później wojna na Ukrainie, gdzie mamy zwiększony przesył węgla, kryzys energetyczny, potem jest zmiana i teraz jest tak, poczekać trzeba z tymi statystykami jednak 3-4 lata, żeby zobaczyć, co tu się wydarzyło, bo one są nieczytelne, tak? No kontenery same spadają, a jeżeli chodzi o masówkę, no to one jednak są nieczytelne. Ja jednak bym tutaj wstrzymał się z tym, żeby tak łatwo powiedzieć, że i gospodarka wodna, że to będzie upadało, tak bardzo szło w dół. Natomiast jednak mimo wszystko Francuzi z Europą budują połączenie Sekwana w kierunku na Rotterdam za 4,5 miliarda euro, co by potwierdzało, że pani wiceministra nie ma kompletnie racji, że grupa rządowa jest w odwrocie. Po drugie, jak ona ma się mieć w odwrocie, jak mimo wszystko jest i tak bardziej ekologiczna niż transport kołowy. Tak. Mało tego, jest strategia unijna, która mówi o tym, że w przewozach odległości powyżej 300 kilometrów do 2030 roku ma być 30% transportu realizowane inaczej niż drogowo, czyli w tym właśnie albo transport kolejowy, albo wodny, a do 2050 roku ma być to 50% w transportach powyżej 300 km. Czyli generalnie ja mi się wydaje, że te inwestycje w nasze drogi wodne, one by się fajnie wpięły w te programy różne unijne i można by było na to pozyskać fajne środki. Znaczy generalnie to, że tak powiem, że zbliżamy się powoli do końca rozmowy, to powiem panu tak, że bez woli politycznej, bez dyskusji na nowo o gospodarce wodnej i jej skutki, gdzie którym skutkiem ubocznym do wykorzystania jest żegluga śródlądowa, to mimo takie rozmowy możemy przeprowadzać co 3 miesiące po każdym bzdurnej wypowiedzi, czy to ministra infrastruktury, czy to pani wiceministry, czy to kogoś, kto będzie zabudowywał Odrę parkami, bo będzie myślał, że nie da się przez tego ruszyć, bo zrobimy tu i ówdzzie park narodowy. Ja jeszcze miałbym 2 krótkie pytania, jeśli ma pan czas. Bardzo proszę. Tak, jedno pytanie a propos sensowności podnoszenia tej klasy Wisły z kolei od wysokości Warszawy do Bydgoszczy, bo jak rozumiem, w Bydgoszczy byłby ten węzeł A70 i z drogą do Gdańska. Czy tutaj jakby to jest jakiś priorytet w kontekście tego Bugu właśnie? I drugie pytanie jest takie, no jeśli chcemy budować kanał do Brześcia, czy rzeczywiście tam jest po co to robić? W sensie takim, czy po stronie białoruskiej
czy po stronie ukraińskiej jest na tyle rozbudowana infrastruktura, że będzie tak, że jeśli my zbudujemy po swojej stronie, dokończymy te A70, no to wówczas będziemy mieli pewność, że no jak ustaną powiedzmy warunki geopolityczne niekorzystne, to wtedy ten ruch wschód-zachód rzeczywiście pójdzie. Czy tam ten Dniestr i odnogi jest uregulowany, czy to po prostu też by było tak, że my byśmy po swojej stronie zbudowali, a i byśmy musieli czekać z kolei na Białorusinów czy Ukraińców, tak samo jak musimy czekać na Czechów, czy jak patrzymy, że Niemcy też niekoniecznie inwestują. Czy generalnie to jest tak, no jeżeli załóżmy sobie hipotetycznie, pierwszą rzecz, to ja o Wiśle nie chcę się wypowiadać, dla mnie to jest sprawa, raz, że nie do końca się znam, z drugiej strony ładnie ta Wisła wygląda i tam rzeczywiście puszczenie żeglugi poniżej Warszawy jest dramatem, w ogóle dla mnie nie do przyjęcia, bo nawet ekonomiczne, bo to jest Wisła taki ładny zatakacza kawałek. Druga sprawa, Warszawa, a wie pan, generalnie to moglibyśmy najpierw zdefiniować sobie pojęcie, kiedyś były regiony przemysłowe, prawda? Wiadomo było, gdzie się produkuje. A teraz wiemy, gdzie się produkuje? Bo ja nie wiem. Ja kiedyś wiedziałem, że jest taki region, takie coś i na przykład mówienie o Odrze jako rzece ciekawej do transportu, to ja w sensie tak, no fajnie się okłamujemy, bo jednak przed wojną to było tak koźle, bo to było ruda żelaza i węgiel. Z tego 80% w dół szło. Brzeg, Oława. Nieistotne, Opole 150 tysięcy, nieistotne, Wrocław, dobra, duży ośrodek, teraz mamy Malczyce, duży ośrodek, milion przeładunków, ale cukrowni nie mamy, nie mamy serwiskozy, nie mamy Wałbrzycha i nie mamy Kamienia, linii kolejowej też nie mamy, czyli nie mamy następnego portu, idziemy w dół, Ścinawa, no nie przesadzajmy, Głogów nigdy nie korzystał z obrębia miedziowego, Nowa Sól, już nie ma nic i sam pan dobrze wie, że w Lubuskim to jedynie to w Żarach produkujecie płyty OSB i to jest jedyny przemysł wasz tak naprawdę bez urazy. W Dzigacicach, no zapomnijmy, tam kiedyś była taka firma Deuchel, tu u was taka ważna do silników, do konstrukcji mostowych, ale też została zaorana, wracając do Nowej Soli, to do Zametu też nie ma. Idziemy dalej, no Krosno-Odrzańskie, no umówmy się, że to nawet Niemcy nie wiedzieli, co tam zrobić. Idziemy dalej, mamy Kostrzyń, tak, no też padło wszystko, celwiskoza jest, no ale czy woda będzie płynęła? Dobra, mamy elektrownię Dolna Odra, która no, mogłaby wywozić ten węgiel, no mogłaby, ale też nie wiadomo, jaki los ją czeka. I teraz sobie musimy przemyśleć, co w ogóle w perspektywie byśmy mogli wozić i teraz gdzie są regiony przemysłowe, gdzie jest produkcja. Bo ja nie wiem, gdzie jest ta produkcja, powiem panu szczerze. Ja jestem jeszcze z tego starego typu, że jednak przemysł ciężki, bo ja nie wiem, czy dochód narodowy wytwarza się między fryzjerem, kosmetyczką oraz salą fitness. Bo według mnie to nie, tam się nie wytwarza ten dochód narodowy, tak? No a że my jednak uznaliśmy, że no może z turystyki, no to nie jest to potrzebne. Tu potrzebna byłaby gospodarka wodna i różnego rodzaju akweny wodne. I czyli od tą Wisłą to myślę, że panu odpowiedziałem, że ja po prostu nie wiem, czy do Warszawy, no Warszawa jest dużym ośrodkiem, ale czy produkującą coś, co no trzeba było przewozić, może kosiarki do Dekatlonu, do małych ogródków, nie, ale czy nie do Dekatlonu, do Kastorany. A drugie pytanie dotyczyło tego, gdzie, czy do Brześć, rzuciłem hasłowo z tym Brześciem, żeby było jasne, czy do Ukrainy, czy na Ukrainę, no to trzeba byłoby jakoś inaczej to kombinować. Nie wiem, ale na pewno uważam, że jeżeli byśmy zrobili fajną drogę wodną, teoretycznie, między wschodem a zachodem i zrobilibyśmy przepis, jak Szwajcarzy, to nie ma żadnych dróg kołowych, bo mamy taki limit i mamy takie coś, więc na tory się przerzucamy. No ale sloty torowe są zamknięte, o czym wiemy, żeby pojechać wschód-zachód, nie ma już wciąć żadnego pasażerskiego pociągu. No to teraz, no, proszę państwa, no to przyładowujecie te tiry na bareczki. To nie jest tak, że wszystko, proszę państwa, że wszystko, co zamawiamy, że barka płynie wolno. No ale umówmy się, że statek z Szanghaju nie płynie szybko. Kolej płynie też, że to, co będzie potrzebne na wiosnę następnego roku, to ta wspomniana Castorama, obi, inne markety budowlane zamawiają już teraz. Za chwilę będą wysyłane. Nie wszystko lata samolotami poza kwiatami z Holandii. Tu ja uważam, że tak, że to jest fajny model do dyskusji o żegludze śródlądowej, gospodarce wodnej, w ogóle o, no ale o czym możemy rozmawiać, jak my nie umiemy rozmawiać o CPK, prawda? Że uważamy, że kilka małych lotnisk, korpolutki powiedzą, a ja mam chromolę, jadę, będę leciał z Berlina i co mnie obchodzi wydatek, albo pewien dziennikarz na Twitterze mówi, że on był przeciwko tej szpysze,
kierunku Tarnowa, bo przechodziło przez jego działkę i on nie wiedział, kiedy zostanie odszkodowanie. No i to mamy brak wizji państwa, brak decydującej roli państwa, które powinno być bezwzględne, jeżeli chodzi o traktowanie swoich pomysłów. To nie my jesteśmy od tego, żeby oceniać, czy to jest dobre, czy złe. To pana tutaj kilka tekstów, czy to się spłaci. Ja nie wiem, czy oni budując zabój miedziowy wiedzieli, jak to się spłaci. Wiem, że Gomułka zrujnował kraj, zadłużając je też u Czechów. Jednak mimo wszystko zaczął budować dwie kopalnie, które mu szybko odpaliły, potem trzecia Rudna i jednak ta Zagłębie Miedziowe jest jej jedynym regionem obłożonym dodatkowym podatkiem, bo jednak ta jego inwestycja poszła, tak? Wsi, bo ona się nie zrobiła, ponieważ wrócę do początku. Pewna trzy osoby zakładające 16 kont na Twitterze, nazywające się mądrze, robiące jako międzynarodową koalicję dla rzek, dla czystości, zrobią 16 tweetów, podrzuci to pewne konsorcjum prasowe typu OKO.press albo coś innego, potem przyjdzie do tego Gazeta Wyborcza TVN24 i zrobią z tego fakt. I Zagłębia Miedziowego by nie było. Nie byłoby Gdyni. No bo właściwie dlaczego mamy urazić kogoś? Gdynia uraziła Gdańsk, my byśmy urazili tutaj w Zagłębiu Miedziowym wszystkie zasoby przyrodnicze. To, wie pan, to nie ma nic wesołego, ponieważ my nie mamy żadnej kreatywnej, my jako naród nie mamy, nasze elity polityczne nie mają żadnego pomysłu kreatywnego na ileś lat. Ja rozumiem, że te kraje, które mi się fascynuje, Holandia, Wielka Brytania, no to one musiały mieć flotę, żeby zbudować flotę trzeba było mieć las, ten las trzeba było 100 lat wcześniej posadzić, potem te drzewa ściąć, sezonować 25 lat, czyli jak dzisiaj sadzimy dąb, no to on będzie albo jakieś inne drzewo, no to ostatek będzie istniał z tego za 150 lat, tak? No nie pamiętam, żebyśmy tak myśleli perspektywicznie w żadnym zakresie. No tak, i tego faktycznie widać, że brakuje nawet w dokumentach, bo o tej strategii, o której powiedziałem, to jest rok 2015, opublikowana w 2016, i no nie widać żadnego innego dokumentu, żadnej dokumentalnej analizy, nawet pod względem właśnie szacowania kosztów, przepustowości, na ile możemy liczyć, jeśli chodzi o w ogóle ten sektor, jak on może wyglądać w przyszłości, czyli chcemy zainwestować, no to jak ten sektor będzie wyglądał, w ogóle tego nie ma i wydaje mi się, że nawet jeśli jest teraz dobra okazja, bo jest zmiana władzy, więc powinno ministerstwo ruszyć na nowo, przynajmniej tak teoretycznie to powinno wyglądać i jeśli mówimy, że tamten plan był zły, no to robimy nowy plan, ale robimy nowe obliczenia do tego, a tymczasem my tu też nawet, tak wydaje mi się, że po prostu wszyscy, również w tym temacie, ale nie tylko w tym, trochę bazujemy na naszych przypuszczeniach, bo nie ma tak naprawdę twardych danych zrobionych. Powiem panu tak, ja przy kanale Odra Dunaj spotkałem się z takimi wyliczeniami, ile barek będzie płynęło 16 lutego czy 16 maja roku 2012 na przykład, bo miało być zbudowane, tak? To oni byli tak dopracowani. Ja uważam, że my jesteśmy na etapie tworzenia strategii i tworzenia bez żadnych rozważań, czy po prostu uważamy, że to powinniśmy objąć swoimi wpływami. Załóżmy, jeżeli pan chce ten kanał Odra Dunaj, proszę bardzo, to my obejmujemy wpływami basen naddunajski, to my jesteśmy motorem napędowym po to, żeby te kraje związać z nami, jeżeli mamy ten trójkąt wyszehradzki i tak dalej. Jeżeli to my, a nie liczymy na to, ile to będzie kosztowało, no nieraz trzeba niestety zainwestować, nieraz trzeba stracić, żeby przyciągnąć na czymś innym. My nie jesteśmy tacy usłużni, że nie budujemy tego CPK, bo oddamy lotnisko Węgrom, Czechom oraz Niemcom. Atomu to już nie rozumiem tego kompletnie i ja nie znam, nawet widzę, że w armii się to też idzie jakoś po grudzie, żadnego systemowego projektu na ileś lat, a cywilizacyjnego to nie pamiętam. I tak, niestety, i tutaj dobrze pan poruszył też ten wątek taki w kwestiach geopolitycznych i budowania wpływów, bo trochę nie patrzymy na to, co się dzieje za południową naszą granicą. Chyba nie potrafimy zbudować relacji z tymi państwami, z którymi powinniśmy budować, a też nawet tak patrząc w kontekście samych koncepcji, no to ten Dunaj-Odra to byłoby dobre narzędzie do, powiedzmy, próby ewentualnego złapania jakichś wpływów, z tego względu, że na przykład Bułgarzy chyba też mają 40% pływają po jeśli chodzi o transport w kraju, pływają po tym Dunaju. Rumunii też mają chyba około 20-paru% udziału, jeśli chodzi o transport rzeczny w stosunku do transportu ogólnego, także tam barek pływa bardzo dużo, z tego co jakby ja się zdążyłem tutaj zorientować
i gdyby one pływały w, nie tylko w stronę Niemiec, ale również mogły płynąć w stronę Polski, to wydaje mi się, że to nam by coś mogło dać, tylko o tym trzeba, to trzeba chyba wydaje się właśnie spiąć najpierw politycznie, dogadać z tymi innymi stolicami, czy oni tego potrzebują, czy byliby zainteresowani, albo jakby stworzyć też u nich tą potrzebę, bo to też jest taki dobry marketing, tak? Czyli stwarzamy pewnego rodzaju problem i odpowiadamy od razu naszym rozwiązaniem, czyli zobaczcie, by byśmy mogli zrobić to i to i moglibyśmy wam to zaoferować, ale na przykład może razem wspólnie siądźmy do stołu unijnego i weźmy na to środki wszyscy razem, także jakby to będzie program międzynarodowy, to będzie też łatwiej. Powiem panu, że tak daleko nie sięgam i w geopolitykę staram się nie bawić, natomiast nie mogę zrozumieć forsowania cały czas Gdańsku, a Gdyni kosztem, no może już nie teraz, może to trochę się zmieniło, ale uważam, że większe nakłady powinny pójść na Szczecin, Świnoujście i zbudowę nie czegoś jeszcze tam na zalewie, natomiast przecież wiadomym jest, że gdyby na przykład ewentualnego konfliktu staje jedna fregata rosyjska, nawet nie musi stawać, tak? Jeden zakoksowany zawodnik w rzucie młotem jest w stanie dorzucić młotem do Helu, tak? Tak, Trójmiasta, tak. No i gdzie jakokolwiek rakieta, że zapomnijmy o tym, tak? Że może cokolwiek wpłynąć. Nie mamy alternatywy innego portu wojennego i tak dalej, i tak dalej. A rozmowę o Odrze, ja bym i żegludze śródlądowej, ja bym się narażę tutaj, chyba w tej rozmowie też się narodziłem trochę zwolennikom żeglugi i przeciwnikom, ale bez rozmowy o gospodarce wodnej nie ma w ogóle sensu mówić o żegludze śródlądowej. Naprawdę ja mieszkam Zostaną bez gospodarki, prawda? Najpierw trzeba zacząć od tej gospodarki. Tak. Ja mieszkam na wiosce poniemieckiej, mam studnię obok wodociągów, stąd korzystam sobie do Wrótka. Już kilka razy ostatnio mi wody zabrakło w sierpniu, w lipcu, no teraz jeszcze jest, tak? Czyli jeżeli na wsiach występuje taki problem z utratą wody do rzecza, z wód gruntowych, naprawdę zajmijmy się wodami gruntowymi, wodami do rzecza, a potem żegluga śródlądowa przyjdzie sama. Natomiast gdybym tak chcieć podsumować, to żegluga śródlądowa to jednak jest transport XIX-wieczny, gdzie w XX wieku poprawiono tylko to i łączą to, co zrobiono w XIX wieku, bo jednak jeżeli byśmy mieli przemyśleć, to zestawy, samochody powstały w 1900 roku, po I wojnie światowej te ciężarówki miały 3 tony, po II wojnie światowej tam chyba 16 ton, te najlepsze, teraz mają tyle. Pociągi, wahadła, teraz mają 2400. Żegluga przegrywa, gdy nie jest elementem wypadkowym, na nowo nie da się tego zrobić. Nie da się tego zrobić tak, jak to robili Rosjanie kosztem życia ludzkiego, czy tak, jak to robili Anglicy, a że to odrobimy pańszczyznę i wykopiemy kanał. Nie, to już teraz mamy za dużo ekologii. Oczywiście to można obejść, bo Holendrzy sobie z tym radzą. My byśmy sobie poradzili po prostu takimi samymi technikami jak Niemcy, czyli byśmy przekupili tych ekologów. Czy to właśnie nie jest taki problem, że w tamtych państwach zachodnich to już jest od 200 lat i oni od 200 lat utrzymują. A u nas musimy robić od zera, więc jakby tutaj już co innego jest utrzymywać, a co innego to, co już mamy i to, co funkcjonuje i to, co zarabia na siebie, no bo tam przecież cały czas to zarabia, te barki pływają, a u nas jeszcze nie zarabia, nie wiadomo, ile to przyniesie, nie wiadomo, czy w ogóle będziemy korzystać. A oprócz tego w ogóle mamy zaoraną tą gospodarkę wodną taką, że trzeba w ogóle wszystko stawiać od zera. To jest tak, to ja rozumiem też żale branży żeglugowej. Było w Polsce kilkaset pchaczy, kilka tysięcy barek pchanych. Opowieść o prywatyzacji żeglugi na Odrze jest to kryminał taki, że mało kto odważy się napisać, w jaki sposób się stało tak, że tylko 3 barki pływają po Odrze w relacjach długotrasowych, że polska firma wykupiła niemiecką, która niemiecka potem wykupiła polską. To są po prostu nieziemskie rzeczy. To naprawdę jest kryminał. Ja się nie odważę pisać artykułu o przejęciach gospodarczych, w jaki sposób to się wydarzyło, bo to naprawdę pokazuje całą trzecią Rzeczpospolitą. Była państwowa firma, tak? Jak rozumiem? Firma, która potem została sprywatyzowana, a potem została przez NFI przejęta w jakiś dziwny sposób, a potem została sprzedana jeszcze w inny, dziwniejszy sposób. Wie pan. Takie historii jest na pęczki u nas. Historii jest trochę ostatnio na zjeździe historyków gospodarczych polskich. Był człowiek, który opowiadał o Łodzi i powiedział, że mało się kimś to zajmuje, a w sądach gospodarczych mówią, że panie, po co panu, to myśl ludzie żyją.
No i tym niestety chyba smutnym akcentem, aczkolwiek wydaje mi się, że warto, po pierwsze gospodarka wodna, oczywiście to jest, to nie możemy pytać ile na to trzeba wydać, tylko to po prostu trzeba zrobić. Nie, jeżeli chodzi o gospodarkę wodną, to ja tu nie widzę żadnych powód do rozmów o pieniądzach. Po prostu ja bym chciał, żeby wreszcie ruszono z tym i z projektowaniem, i z planowaniem i przestano wchodzić w mity, że jakieś torfowiska, jakieś poprawią stosunek wodny. Tak, oczywiście, w minimalnym stopniu. Nie, dopóki nie będziemy mieli zretencjonowanej 17-20% wody, to te torfowiska nic nie pomogą. Tak jest. I jak już będziemy mieli tą strategię, to można myśleć o żegludze śródlądowej i też do tego przydałaby się jakaś strategia. I tak polityczna, jak i gospodarcza, jak również same cyfry. Moim i Państwa gościem dr Marek Zawadka. Dziękuję Panu serdecznie za tą rozmowę. Dziękuję Państwu bardzo. A Was, drodzy słuchacze, zapraszam na kolejne materiały, jeśli Wam się podobało. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania, a także klikania w dzwonek. To dobrze działa na algorytmy. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.